Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej obniżył karę dla Polski. Sięga ona teraz 500 000 euro dziennie. 2 lata temu Bruksela zaskarżyła nasz kraj za reformę wymiaru sprawiedliwości, m.in. za powołanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Komisja Europejska twierdziła, że krajowe przepisy nie spełniały wymogów dotyczących niezawisłości i bezstronności sądów, a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyznał jej rację i zasądził karę w wysokości 1 000 000 euro dziennie za każdy dzień niewykonania orzeczenia Trybunału. W lipcu ubiegłego roku Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego została zlikwidowana, a w tym roku w marcu Polska wystąpiła z wnioskiem do TSUE o zmianę lub uchylenie kary. W odpowiedzi unijny Trybunał uznał, że Polska nadal nie spełnia części wymogów, ale zgodził się na zmniejszenie kary dziennej o połowę.